Cześć, ja jestem Anjon i jestem ciekawy, czy przywołaliście już Lady Mikage. A może ponieważ dopiero co zakończył się event Hero Spad, w którym mogliśmy zdobyć, dodajmy no niemałym wysiłkiem kilkoro czempionów potrzebnych do fuzji, to teraz czekacie na dobrą okazję, żeby ją przywołać, na przykład CVC, wprawdzie bezpersonalnych, ale zawsze ja swoją Lady Mikagę przywołałem podczas ostatniego CVC właśnie z personalnymi nagrodami, co razem z jej wyksiążkowaniem zapewniło mi ogromną ilość punktów. Jednak zbudowałem ją dopiero kilka dni temu i jestem nią naprawdę zachwycony. Design tej czempionki jest jednym z najlepszych w grze i to zarówno w podstawowej formie, jak i w alternatywnej. A do tego jest co najmniej tak dobra, jak wygląda. Przez te kilka dni zdążyła na stałe zagościć w moich teamach na każdym rodzaju arenę, a także w teamie na Fire a Hard i w teamie na Hydra. Do tego jest tak uniwersalna, że do wszystkich tych teamów używam jednego buildu. Jej zestaw skilli jest naprawdę imponujący. W swojej podstawowej formie ma dość unikatowe A1 którym atakuje jednego przeciwnika razem z innym czempionem z frakcji Shadowkin, a do tego jako bonus daje tarczę sojusznikowi z najmniejszym HP. Jej A2 z podstawowej formy jest bardzo przydatnym skillem, na którym zmniejsza czas trwania buffów na przeciwnikach i debuffów na sojusznikach, a także zwiększa czas trwania debuffów na przeciwnikach i buffów na sojusznikach. Oba te skille nie mają zbyt dużego mnożnika, więc nie mamy co liczyć na jakiś kosmiczny damage. Natomiast jej A3 to pełnowymiarowy alej Attack, przed którym dodatkowo jeszcze umieszcza Increase Attack i Increase Grid Damage na wszystkich sojusznikach. I tutaj mnożnik jest już nieco większy. Całości dopełnia pasyw, za pomocą którego czyści debuffy z sojusznika, który ma największy atak. I ta podstawowa forma jest najbardziej przydatna na PvE zwłaszcza w teamach na Fire Knighta Hard, gdzie zarówno A3, jak i A1 przy założeniu, że mamy w teamie jeszcze jednego czempiona z frakcji Shadowkin, pozwalają szybciej pozbyć się tarczy Fire Knighta, a także na hydrze, gdzie również jest świetna. Jej alternatywna forma ma zastosowanie przede wszystkim w PvP. Jej A1 i A2 umożliwiają kontrolę teamu przeciwnika, na A1, podobnie jak Sifi, ma slip na jednym przeciwniku ze 100% szansą, a także zmniejszenie jego turn a dzięki A2 może zestanować całą drużynę przeciwnika, podobnie jak to czyni na przykład Armans. I również zmniejszy turn tym razem o 30%. Natomiast na A3 usuwa wszystkie buffy z przeciwników i zamiast nich umieszcza Weekend, i ponieważ przedtem umieszcza na wszystkich sojusznikach increase accuracy, może to zrobić łatwiej. I pasji w tej formy zmniejsza turn -meter przeciwnika z największym atakiem. Jak widzicie zestaw skili jest uniwersalny i będzie sprawdzał się zarówno na PvE jak i na PvP. Dodajmy, że możliwość zmiany formy przez mitycznych czempionów to obecnie najlepszy sposób kontrowania czempionów stosujących lockout naszych skili, takich jak... Warlord czy Yumeko. I od razu na wstępie ustalmy jedno. Lady Mikage jest tak dobra, że zasługuje na najlepszy sprzęt jaki macie na koncie. Ja swoją Mikagę zbudowałem przede wszystkim z myślą o arenie, jednak dałem jej też masterki, za chwilę je wam pokażę i nieco statów ofensywnych, żeby mogła dołożyć nieco damage'u także na hydrze. Nie będą to może jakieś oszałamiające wartości, ale zawsze. Za chwilę przetestuję zresztą jej damage, żebyście mogli sami to ocenić. Moja Mikage jest przyzwoicie szybka, ale nie tak szybka, jak mogłaby być, gdybym poświęcił jej crit rate i crit damage. Nie zrobiłem tego celowo, ponieważ rzadko na arenie używam teamów, które mają się ruszać jako pierwsze. I w związku z tym również ubrałem ją w czteroelementowy set stone skin, właśnie po to, żeby mogła przeciwstawić się teamom szybszym od moich. Dałem jej naprawdę fajny sprzęt. Dzięki czemu ma sporo akuracji, a przy tym przyzwoitą przeżywalność i nieco statów ofensywnych, a nawet nieco powyżej średniej resistance. Z pewnością w osiągnięciu dobrego poziomu statów pomaga jej pięciogwiazdkowy Blessing i wybrałem dla niej Polymorph. Spójrzmy jeszcze na całkowite staty i jest tutaj ponad 82 tysiące HP. 3700 ataku, prawie 3400 defensa, speed 281, wymaksowany crit rate, nieco ponad 190% crit damage, 226% resistance i 523% accuracy. I te staty możemy jeszcze poprawić dzięki bonusom za punkty zdobywane na live arenie. Jeśli popatrzymy na przykład na mojego Fire Knighta, no to tutaj te 18 dodatkowe speedu sprawia, że rusza się naprawdę szybko. I spójrzmy jeszcze na jej masterki. Tak jak mówiłem, wybrałem offense, gdzie szedłem do Warmastera i support, gdzie zwiększyłem jej accuracy, bazowe staty i też czas trwania buffów i debuffów. Przy czym Master Hexer nie działa na stan, jedynie na weekend. Także zamiast niego można było wybrać ewentualnie Spirit Heist lub na przykład Kill Streak. I zacznijmy może testowanie Lady Mikage od sprawdzenia, jaki ma damage. Pamiętajmy jednak, że jej set to Stone Skin i trzy elementowe Ratalos, przez co nie ignoruje w żaden sposób Defensa. I próbę przeprowadzimy za pomocą takiego teamu. Gdzie mamy Aure z Increase Attack, mamy również Madame Seri, która ruszy się szybciej od Mikage i umieści Decrease Defense. Mamy także Lidię z Decrease Defense i Weekend, niestety jest nieco wolniejsza od Lady Mikage. Weekend jest również w zestawie skili Lady Mikage w jej alternatywnej formie. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej. Okay. I zaczynamy. Madame Serie. Decrease Defense. I przełączymy się na początek na alternatywną formę po to, żeby na umieścić na przeciwniku Weekend. Z jej A3. Weekend i Decrease Defense Lidi zachowamy na później. Zmniejszymy prędkość animacji. Rzucimy jeszcze. A trzy Lindy, i umieścimy teraz Poisony na przeciwniku, zaatakujemy kogoś losowego Rata losem. To nie on tu jest głównym aktorem, tak samo jak Madame Serie. I teraz możemy sprawdzić. Ile damage'u zadają skill'e Lady Mikage? Zaczniemy może od A2 z alternatywnej formy, tym, które umieszcza stan również na wszystkich przeciwnikach. Jak widzicie, damage na A2 nie powala. Jest to od 32 do prawie 40 tysięcy na EOI. Te wartości typowe są dla supportów. I teraz A1. A1 umieszcza sleep. Nieco ponad 40 tysięcy. Jak na A1 nie wygląda to wcale źle. I sprawdźmy teraz bazową formę. Tutaj na A3 mamy Alley Attack. Więc będzie ciężko zobaczyć, ile damage pochodzi od Lady Mikage. 60 000. Całkiem przyzwoita wartość. Ale nie to oczywiście stanowi o sile tego skilla, jednak jest to całkiem znaczący dodatek. I zobaczmy teraz A2. Podobna wartość, nieco ponad 60 tysięcy. No i oczywiście do tego dochodzi olbrzymia użyteczność tego skilla. Spójrzcie, ilu debuffom przedłużony został czas trwania, i analogicznie, ile buffów na naszych czempionach zostało przedłużonych. Niestety, wykończyliśmy wszystkich przeciwników, zanim zdążyliśmy przetestować A1. Sprawdźmy je na drugiej fali i spróbujmy, nawet bez Increase Attack, jak to wygląda. Prawie 26 000, całkiem normalna wartość. Jeśli mielibyśmy Increase Attack, byłoby to prawdopodobnie zbliżona wartość do A1 z formy alternatywnej. Także jak widzicie, Lady Mikage jest supportem. Ale takim, który potrafi też zadać nieco uszkodzeń. Co zwłaszcza na hydrze może być wartością dodaną, a może też sprawić niemiłą niespodziankę przeciwnikom na arenie. Skoro mowa o arenie, to sprawdźmy, jak tutaj radzi sobie Lady Mikage. Zacznijmy od takiego teamu z Armanzem. I wybierzmy jeden z timów, w których wykorzystuje Lady Mikage. Może taki, w którym wykorzystuję również Supreme Kale'a. Zobaczymy, jak da sobie radę z Armanzem UDK'em, e, Ankorą i Rotosem. Bardzo lubię, kiedy to możliwe wykorzystywać Supreme Kale'a. A dzięki Lady Mikage możemy pozbyć się uprzykrzającego życie Block buffs. Okay. Jesteśmy wolniejsi, co było do przewidzenia. I teraz mam do wyboru albo użyć jej... A2 z podstawowej formy albo przełączyć się na formę alternatywną, to A2 z podstawowej formy skróciłoby czas trwania buffów na przeciwnikach i wydłużyło czas trwania na moich czempionach. Jest to kusząca propozycja. Ale tym razem wybiorę przełączenie się do formy alternatywnej, ponieważ na przeciwniku nie mamy block buffs, więc spróbuję ich wszystkich zestanować za pomocą A2. Wszystkich oprócz UDK, oczywiście, który ma stone Skin, Rotos również oparł się. No ale tutaj nic nie zrobi, bo w mojej drużynie również jest UDK i użyję poisonów od Supreme Kayla. Poisony będą zadawały całkiem spore ilości obrażeń, no aczkolwiek te Continuous hill to nieco redukują, dlatego pozbędziemy się ich. I teraz użyjemy A1 Ancory. Być może uda się skrócić czas. Nie udało się, natomiast mamy dwie owce. Lecimy dalej, zobaczymy czy uda się zabić Rotosa. Udało się. Przydałoby się teraz zabić Ankorę. Niestety jeszcze nie, ale te poizony powinny załatwić sprawę w następnej turze. Tak jest. Ankora leży i możemy sobie spokojnie dobić UDK, na znaczy to dobić zabić Judykeja z Armanzem, który może nam to jeszcze namieszać, ale myślę, że kiedy Supreme Kale. Dojdzie do głosu. Możemy też próbować uśpić Judykeja. Udało się. I Supreme Kale swoimi poisonami powinien wykończyć Armanza. Udało się. I teraz zostało tylko wykończyć Judykeja. To jest tylko kwestią czasu. No, udało się jeszcze po drodze uśpić. I taki nieszablonowy team. Jak widzicie, bardzo dobrze sobie radzi z Armanzem. Zobaczmy kogo my tutaj jeszcze mamy. Również Armas Z, z tym, że tym razem mamy także San Wukonga. Zobaczmy jak z takim teamem sobie poradzimy. Tym razem wybiorę może inny Team z moich, żeby nie walczyć cały czas tym samym. Może taki, w którym mamy Tormina. I zobaczmy, jak przebiegnie taka walka. Tornit może tutaj nie jest najlepszym wyborem. On dobrze kontruje speed teamy. No ale tutaj myślę podobny scenariusz, czyli przełączymy formę. I zestanujemy, kogo się tylko da. San Wukong niestety wytrzymał to niefortunne. No ale spróbujmy zabić ko A3. Udało się. Mój Sanukong ma dość dobre staty. A tamten, jak widać, nie mógł się oprzeć. I analogiczny scenariusz został nam UDK. Chociaż za chwileczkę Sanukong wstanie. Już się ucieszyłem. I będziemy musieli sobie z nim poradzić. Ale owca. Ok. Czekamy aż Stone Skin spadnie z UDK. -a. Może uda się go zdjąć torminem. No nie. Także musimy przeczekać ten Stone Skin już na długo. Teraz, może, przełączymy się na podstawową formę Lady Mikagę, gdzie skrócimy czas buffów na przeciwniku. A następnie... Ach... No, Tormin załatwił sprawę, więc teraz spróbujemy pozbyć się -a. Mamy Nuke z A2 Anukonga, za który załatwił sprawę. Kolejny team padł łupem Lady Mikage. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Mamy Bombę, mamy Hegemona. Spróbujmy. Mam tu jeszcze jeden team, z Lady Mikage, którego nie użyliśmy. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Regi ruszy się jako pierwszy, oczywiście. Jody wstąskinie. w stąskinę. Wszyscy oprócz Tosa u mnie są w Stąskinie. I ponieważ żaden z przeciwników nie jest w Stąskinie, w takim wypadku przełączam się na drugą formę i stanujemy wszystkich. Ta ilość akuracji, która tutaj mam, wystarcza na Gold 5 Arena. No i lecimy. Rotos będzie sobie sukcesywnie wykańczał wszystkich po kolei. Może troszeczkę zabierzemy Max HP Sanukongowi. Myślę, że może się udać uśpić Mikagę. U, 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 uśpić, uśpić Mitralę oczywiście. I pomału wykończymy resztę. Sam oczywiście będzie nam wracał do życia. Sprowokujemy go. Niestety, Widget nie udało się i ukradł nam Stąskina. Skina. No, spróbujmy pozbyć się tego stąd Skina. Dzięki Lady Kage udało się. 50 na 50. No i lecimy dalej. No, ten niuke był groźny. Gdyby mój UDK go nie wytrzymał, to mógłby zakończyć równie dobrze grę. No, zobaczmy stan. Tym razem San Wukong nie został zestanowany, ale wykończymy go za pomocą Rotosa. Wykończymy również Gniszaka. I za chwilę ponownie San Wukonga. Chyba, że on wykończy nas, ale chyba nie ma swojego niuka, ale możemy go pośpić. Jak widzicie, oprócz tego usypiania, całkiem spore obrażenia zadała Lady Mikage. I z po raz kolejny leży, i leży również Mitrala. I kolejna wygrana. Także Lady Mikage możecie wykorzystać w różnych ciekawych teamach. również na live arenie, gdzie teraz się przeniesiemy. Mamy przeciwnika. Ja zaczynam jako pierwszy. San Wukong jest zwykle moim wyborem. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Mamy Armanza i Sifi. Ja wybiorę Ankorę i Lady Mikage. Teraz przeciwnik się zastanawia. Zobaczmy, jakiego wybierze Newkera. Mamy Tormina i Mariczkę. Ciekawe. Ja w takim razie wezmę Rotosa i Judikeia. I zobaczmy, jaki będzie jego ostatni końcowy wybór. Na tą chwilę myślę, że zbanuje Armanza Tronda. OK. No. Tak, Ban dla Armanza. On zbanował Jodikeja. Zobaczmy. Co uda się tutaj zdziałać? Tronda może być kłopotliwa tutaj. Jej EOI nuk jest bardzo mocne. Zobaczmy. Stone skin na Mariczce. Sifi zaczęła. Mariczka rzuciła shield. Zmienię formę. Na Lady Mikagę i zrobi buff strip. Mam nadzieję, że nie zamieni się w owcę. Udało się. I mamy weekend na wszystkich. Teraz Stormin swoim AOE zapewne zaatakuje na A3. Tak jest. Sprowokował mi dwoje championów, ale mogłem to zdjąć. Ale niestety, w freeze Stormina. Natomiast mój San Wukong ma bardzo mocny miód. To oczywiście jeszcze nie załatwia sprawy, ponieważ po zabiciu maliczki wszyscy wstaną. I tak też się właśnie stało. Teraz musimy się pozbyć Sifi. Jeśli to się uda, to walka będzie wygrana. Powinienem ruszyć się pierwszy przed nią. Tak jest, ale Ancora nic nie zdziała. No i teraz Sifi zrobi revive na Mariczce. Ale zastanowiłem wszystkich. Udało się. No i wykańczamy teraz. Myślę, Rotos powinien tutaj dwoje czempionów załatwić. A nie. Mariczka przeżyła. No trudno, lecimy dalej. I Nuxan Wukonga w dalszym ciągu to nie załatwia sprawy. Teraz musimy pozbić się Sifi. Jej revive jest na cooldownie. Więc mam szansę. Ach, Rotos uśpiony. Nie mogę tego wyczyścić na razie. Ormin ma zniszczoną już całkiem sporą. Zresztą wszyscy championie mają zniszczone całkiem sporo swojego HP. Zastanówmy wszystkich. Na ten razem, zamiana w owce. Podniesiemy Rotosa. Sanukong sam wstanie, i to powinno załatwić sprawę. Wykończenie Sifi sprawi, że gra jest już wygrana. I zgadza się. Przeciwnik poddał walkę. I przenieśmy się teraz do PVE, a konkretnie do Fire Knight'a Hard. Team, który tutaj widzicie, jest nieco zmodyfikowanym teamem, który omawiałem w poprzednim filmie. Nie ma tutaj w nim obydwu Farakinów, a także Razel Jako Speed Lead i przy okazji Alley Attack Champion jest Padrick. Bardzo dobrze sprawdza się w tej roli. A drugi alej Attack mam zapewniony przez Lady Mikage. I w teamie pojawił się jeszcze Cryodan, głównie ze względu na multi-hit i Frisia, jaki ma na skillach. On ma też increase speed, ale nie będę z niego korzystał. To zapewnia mi Padrick. Spójrzmy teraz, jak ten team sobie radzi z poziomem 10 Fire a Hard. Na koniec pokażę Wam staty i preset wszystkich czempionów. A teraz zaczynamy. Przyspieszę nieco film w trakcie przechodzenia fal. Kluczowe jest tutaj, że żaden z przeciwników nie ma szans nawet się ruszyć, bo są albo zamrożeni, albo już zginęli. Freeze na EOI jest w zestawie z Killia, Karla, Kriodan również zamraża i Newt. Wadą jest na pewno brak czempiona, który ma jakieś mocniejsze EOI, dlatego też przejście fal zajęło nieco ponad półtorej minuty. Natomiast było to bezpieczne. Żaden z czempionów w mojej drużynie nie był w żaden sposób zagrożony. I jesteśmy już przy Bosie. Boss ma swoją tarczę i zaczynamy od Alei Ataków. Pierwszy od Lady Kage i on już prawie pozbył się tarczy. I drugi od Padriga. I w tym momencie możemy już obniżać turn bossa, także Newt zrobił swoje, Kriodan i ja, Karl. Chciałbym jak najczęściej wracać do Alei Ataków, dlatego mój Padrig jest w secie Relentless. Bardzo ważne tutaj przy alej ataku jest to, że zarówno Jakar, Kryodan, no i oczywiście Newt mają Freeze na swoim A1. Kluczowe jest tutaj oczywiście też wrzucenie Decrease Speed, aczkolwiek ten team w stosunku do poprzedniego, w którym było dwóch Farakinów, jest w stanie wytrzymać jedno uderzenie bossa, jeśli to Decrease Speed za pierwszym razem nie wejdzie. Natomiast w momencie, kiedy już weszło. Istnieje bardzo mała szansa, żeby boss zabił kogokolwiek, chociaż miałem ran, w którym zginął bądź Jakarel bądź Kriodan, a czasami nawet obydwu, ale mimo to samym Newtem udało mi się zabić bossa, aczkolwiek musiałem wtedy przełączyć się na Manual. Jednak takie sytuacje są bardzo rzadkie, ale uczciwie powiem, że się zdarzają. Myślę, że można by było ich uniknąć, jeśli zamiast Kriodana do tego teamu trafiłby Neldor. Obaj, zarówno Cryodan jak i Neldor, mają potrójne uderzenie na swoim A1, ale szansa na wrzucenie Freeze jest o 5% większa u Neldora, czyli wynosi 40% plus 5% z Masterki, a u Kriodana ta bazowa szansa to 35%. Ale jeszcze nie udało mi się wylosować Neldora, więc z eksperymentowaniem będę musiał poczekać. I mamy koniec walki. Newt w swoim A3 zakończył żywo Fire Knight. 3,5 minuty to krócej o około 1,5 do 2 nawet minut niż mój poprzedni team. Full auto z presetem, który za chwilę Wam pokażę. Zanim jednak do tego przejdziemy, zwróćcie uwagę na damage, jaki zrobiła Lady Mikage, chociaż nie jest damage dealerem. Mimo to zrównała się zarówno z Jakarlem, jak i z Kryodanem. co jest miłym dodatkiem. Spójrzmy teraz na preset tego teamu i Padryk w pierwszej rundzie... Nie robi nic szczególnego. Padrick rusza się w moim tymie jako drugi. W drugiej rundzie wyłączyłem jego A2, czyli Alley Attack i Speed, po to, żeby były gotowe na walkę z bossem. I w trzeciej rundzie Padrick zaczyna od Alley Attack, a następnie wrzuca Speed i Clance. Podobnie Lady Mikage. Mikage jest najszybsza. W pierwszej rundzie zablokowałem tylko jej metamorf, aczkolwiek AI i tak go nie używa. W drugiej rundzie rozpoczynam od przełączenia się do jej alternatywnej formy, gdzie używam stanu na jej A2 i ponieważ żaden ze skili z jej alternatywnej formy nie będzie mi potrzebny na walkę z bossem, żadnych więcej tutaj ustawień nie zrobiłem. I w rundzie trzeciej zaczynam od zmiany formy. A następnie alay Attack i Newt, który w pierwszej rundzie zaczyna od swojego A2. Newt rusza się jako trzeci w kolejności. W drugiej rundzie chcę, żeby Newt użył swojego Blessed Bash, żeby było na cooldownie podczas walki z bossem, ponieważ chciałbym dwa pierwsze uderzenia, żeby poszły z jego A1. Tak, na wszelki wypadek, żeby móc bossowi zbić jego Terminator. Ja Karol, u mnie rusza się jako ostatni. Jest przydatny na falach, żeby je zamrozić, a także, tak jak w drugiej rundzie, spowolnić. Jednak po pierwszym użyciu zablokowałem ten skill, ponieważ chcę, żeby był gotowy na rundę z bossem zaraz po zbiciu tarczy. I ponieważ rusza się jako ostatni, to kiedy przyjdzie jego czas, tarcza jest już zbita, więc zaczyna właśnie od rzucenia Decrease Speed. Kryodan jest tylko odrobinę szybszy niż jakarl. W pierwszej rundzie zablokowałem jego EOI na A2, natomiast w drugiej używam go tylko na początku i chcę, żeby było gotowe na rundę z bossem, ponieważ podobnie jak w przypadku jakarla, kiedy dojdzie do jego tury, tarcza będzie już zbita, a na A2 jest dość spora szansa na wrzucenie freeze, w związku z czym zmniejszenie turnmiteru bossa. W trzeciej rundzie również wyłączyłem jego Increase Speed na A3, ponieważ dubluje mi się to z A3 Padriga, a wolę częściej używać jego Triple Hita z A1, na którym dodatkowo ma Freeze. Tak przedstawia się ten team. A teraz na koniec udajmy się jeszcze na Hydrę. Odpalimy Hydrę Brutal z takim moim teamem. Imię za damage odpowiada głównie Gnut ymm, i częściowo San Wukong oraz y, Shamael. Mitrala zapewnia buffy i hex na przeciwnikach. Mamy Ankorę y, w razie kiedy ktoś by zginął, plus resetowanie skilli, shield. San Wukong również y, ma buff strip i block buffs, więc częściowo pokrywa się z tym co potrafi Lady Mikage. Nie mam tu ustawionego żadnego presetu, ale jeśli chodzi o Lady Mikage, to ona będzie używać, myślę, tylko tutaj pierwszej swojej formy. Nie będę Wam tu pokazywał tej walki, ten film jest już dostatecznie długi. Powiem jedynie, że zacząłem ją na manualu, po czym przełączyłem się na auto, pilnując jednak uwalniania czempionów połkniętych przez głowy Hydry. Co niestety raz mi się nie udało, kiedy Miss Head połknęła Sun Wukonga, a ja nie miałem przygotowanego heksa. I po 20 minutach cały ran się posypał, także musiałem go zrestartować. I wynik tego zrestartowanego widzicie właśnie na ekranie. I znowu Lady Mikage zrobiła całkiem spory demyczek na supporta. Jednak jej główną zaletą to przede wszystkim ally attack, no i wydłużanie czasu trwania buffów na naszych czempionach. I skracanie buffów na głowach hydry. A także wydłużanie debuffów na głowach hydry i skracanie debuffów na naszych czempionach. A wszystkie te umiejętności znajdują się na jej podstawowej formie. W ten sposób dotarliśmy do końca mojego omówienia Lady Mikage. Naprawdę podoba mi się ta czempionka. Jeśli dotrwaliście do końca, podzielcie się w komentarzach, czy przywołaliście już swoją Mikage. Jeśli tak, to gdzie ją używacie. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć.